Czemu? Ja mam miejsce. No to co? Rzucasz filmy, to wypierdala je z karty od razu. No tak to faktycznie, kurde, zapchasz całą kartę. Co ty? Tam co widzimy ten kościół? To już są Niemcy. Tamta strona Niemcy. A my z Wojtkiem nagrywamy sobie. Z polskiej strony, rzeka to granica, wiadomo. Nie mogę tutaj cię kasować. Ja ci, Wojtek, to muszę zobaczyć, jak to skasować. Zobaczcie. A tu jeszcze to jest Polska, a tam jest Niemcy. Most jest budowany 17 czy 18 lat temu. Wcześniej mostu oczywiście nie było. W 1945 roku był stalowy most, ale został wysadzony w powietrze. Tam jest w ogóle starówka. Właśnie Polacy, którzy tutaj mieszkają 15 i 17 lat, to jest... Pozdrawiam serdecznie. Jest w ogóle zimno, nieprzyjemnie, ale no myślę, że latem jest ok. Tu są jakieś stare w ogóle zabudowania, kanał dodatkowy. No nie wiem, czy to była kiedyś tama, czy coś, proszę bardzo. Jest tutaj słupek graniczny, tylko niemiecki. Na dole jest taka ścieżka, ona tam chodzi, coś zobaczy, nie wiem, ryby pewnie ludzie łapią i tym podobne. Wojtek! Tutaj też jest... Nie wiem dokładnie, co to jest. Jakaś... ścieżka, coś. My jesteśmy w tej chwili z Wojtkiem w ogóle w... Gorzelcu? Wojtek, będziesz tu na chwilę? Schodzę na dół. Ścieżka, nie wiem, czy ktoś coś. A, tutaj ktoś sobie tam chodzą na ryby, albo na coś co innego. To jest jakaś beczka. To jest w ogóle budynek porzucony, jakiś stary coś. Nie, spróbuję tu chwilę przejść. Wojtek został u góry. Ja tylko sobie idę zerknąć, co tutaj jest. Coś tu było. Tam jest na dole w ten sposób. I tutaj pewnie sobie można posiedzieć i ryby połapać. A tutaj jest. Żywiec to chyba nie jest. Kurnia piwa, ale... budynek duży. No pewnie coś tam się dzieje. Chyba jakaś... nie wiem, co to mogło być, trudno powiedzieć. Po niemieckiej stronie Niemcy różne rzeczy budowali. No sobie wracam tędy. Rzut tam popołodziowe auto pewnie jakieś na brzegu, może na budynek rzucony.
Jak wspomniałem wcześniej, to jest niemiecka strona, tu coś remontują sobie. A tutaj pewnie to się autkiem za bardzo rozpędził. No i zjechał niechcąco. I tyle. I to nawet Mercedes, patrz. To dobrobyt w Polsce pełną gębą. Dobra. Jak to wygląda w przybliżeniu troszeczkę. Teraz rzut ogólny, to jest ten dom. Jesteśmy na polskiej stronie cały czas. To mniej więcej wygląda tutaj. Budynki, jakiś kompleks, coś. No też jak jakiś kawałek starego miasta. Przecież nie wiem, co dokładnie się znajduje. Krecik pozdrawia, Wojtek pozdrawia i z Peluna. Wszystkich pozdrawiamy. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.